Porozmawiajmy sobie o naszych RDS i DynamoDB. Co wybierzemy? RDS czy DynamoDB? SQL czy NoSQL? Zobaczmy sobie nasze porównanie i zobaczmy pewne możliwości jednej, jak i drugiej bazy danych oraz tak zwane bracing overview, czyli zobaczmy, jaka cena poszczególnych baz danych jest, jeżeli chodzi o wersję tych baz danych. Czyli porozmawiamy sobie w skrócie w tym materiale różnice i można powiedzieć RDS kontra DynamoDB, SQL kontra NoSQL. I na końcu zobaczymy sobie pricing poszczególnych wersji baz danych. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli, jak są katalog katalogowane nasze bazy danych, to można je podzielić na dwie kategorie: Relacj relacyjne bazy danych, czyli znane jako SQL, i nierelacyjne bazy danych, czyli znane jako NoSQL. W przypadku, jeżeli chodzi o Amazon, on ma swoje nazwy dla SQL Database, czyli w tym przypadku to jest RDS, i dla NoSQL Database, w tym przypadku jest to DynamoDB. I rozwijmy sobie nasz skrót RDS, czyli to jest Relational Database Service. Czyli w tym przypadku, jeżeli mówimy o tych bazach danych. To mamy tutaj do dyspozycji Amazon Aurora, który można powiedzieć jest podobną bazą, jeżeli chodzi o MySQL. Mamy bazę MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, i tutaj jest kilka opcji serwera oraz Microsoft SQL Server. Tutaj też mamy kilka opcji tego serwera. I gdybyśmy zobaczyli sobie na w tym przypadku definicję Amazona, to Amazon Relation Database Service, czyli Amazon RDS, jest webowym serwisem, który umożliwia łatwe operowanie, stawianie, scalanie i pracę y, z relacyjnymi bazami danych w chmurze. I ma on... Do tego przygotowane różne narzędzia, które w tym przypadku ułatwiają administrację taką bazą danych. Przejdźmy sobie teraz do naszego RD. Czyli w tym przypadku naszego database, i jak możemy sobie zobaczyć, jest on pod database. Mamy tutaj RDS, i kiedy sobie klikniemy i przejdziemy na tą stronę, będziemy mogli sobie zobaczyć, że w tym przypadku, kiedy sobie klikniemy Create Database, mamy wybraną opcję standardową Tworzenia i Prosts. Jeżeli sobie wybierzemy standardową, to zobaczymy sobie, że w tym przypadku Engine Options, czyli nasz Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, Postgres SQL, Oracle czy Microsoft SQL Server, to są nic innego jak e, różne rodzaje silników SQL. Kiedy patrzymy na Amazon Aurora. To możemy sobie powiedzieć, że on jest kompatybilny, gdybyśmy mieli go porównać do MySQL. Jednak w tym przypadku mamy możliwość jeszcze wybrania sobie Aurory, która w tym przypadku jest kompatybilna albo z MySQL lub PostgreSQL. Oczywiście podczas konfigurowania to my wybieramy, jaka opcja będzie bardziej nam potrzebna. I oczywiście w tym przypadku, jeżeli chodzi o Amazon Aurora, w porównaniu do MySQL lub Postgres SQL, gdybyśmy mieli ten sam odpowiednik dla tych dwóch różnych silników naszych baz danych, to sama Aurora jest znacznie szybsza w porównaniu do MySQL lub Postgres SQL. Oczywiście, gdy sobie zmienimy w tym przypadku y, tutaj y, MySQL, to możemy sobie zobaczyć, że mamy do wyboru różne wersje. I jakby nie martwimy się, jeżeli chodzi tutaj o instalację, po prostu wybierając tutaj y, typ naszego silnika baz danych i odpowiednią wersję, już otrzymujemy tą wersję zainstalowaną i skonfigurowaną my w żaden sposób nie martwimy się o opacze o jakieś security updates, y. wszystko zapewnia nam tutaj, w tym przypadku nasz Amazon. Oczywiście mamy tutaj dodatkowe informacje, które w tym przypadku skonfigurujemy sobie w ramach e, tutaj naszych e, już kolejnych ćwiczeń. Teraz wróćmy sobie do naszego AWS Management Console, tak, żebyśmy mogli sobie zobaczyć nasze DynamoDB. Odpowiedzmy sobie zatem, czym jest nasze DynamoDB. Już wiemy, że jest to rodzaj baz danych, który odpowiada, gdybyśmy mieli go skatalogować do baz danych NoSQL. I e, odwrotnie, jak jest w RDS, w RDS-ie e, Dynamo nie wspiera e, e, oprogramowania, w tym przypadku, które jest inne niż NoSQL. Czyli musi być to oprogramowanie NoSQL i nasze zapytania NoSQL, które w tym przypadku odpowiadają temu oprogramowaniu. I tutaj, gdy rozmawiamy o DynamoDB, mówimy o takich bazach danych jak MongoDB. Cassandra DB lub Oracle NoSQL. Gdy spojrzymy na definicję AWS, to Amazon DB jest e, szybką i e, flexible databases NoSQL Service dla wszystkich aplikacji, które e, nie wymagają jakby tych wszystkich właściwości, które w tym przypadku są przypisane do NES, e, SQL i e, potrzebują szybkiego e, w miarę łatwego dostępu do bazy danych i potrzebują dosyć prostej bazy danych. Zobaczmy sobie nasze DynamoDB, czyli w tym przypadku zjedźmy sobie do sekcji Database, DynamoDB, i jak możemy sobie zobaczyć, w tym przypadku mamy po prostu stworzenie naszej tabeli, jeżeli chodzi o naszą bazę danych. W żaden sposób nie wybieramy naszego enginea. Tu, w tym przypadku, nasze dane będą współpracowały tak jak wcześniej wymieniłem z tymi trzema rodzajami baz danych, a więc e, stawiając Amazon e, DynamoDB musimy e, wiedzieć, że będą one właśnie kompatybilne e, z tymi trzema typami. E, gdybyśmy mieli sobie spojrzeć na takie porównanie, jakby e, czym z, i czym się różnie nasza struktura, to w RDS, czyli w SQL mamy Coś, co przypomina, jakbyśmy sobie otworzyli nasz plik i y, mogli go podejrzeć, jego strukturę, to mamy to zapisane w postaci kolumn i wierszy, czyli odpowiadają e, takiej e, strukturze. Jeżeli chodzi o NoSQL, bardziej jest ona jak JSON, czyli ma e, przypisane e, wartości, i yy, yy, klucze, jakby taką strukturę dokumentu. Jeżeli chodzi o koszta naszego, w tym przypadku, database, to yy, w Third Tier Usage mamy dostępne wszystkie opcje poza Aurora. I w tym przypadku, jeżeli chcielibyśmy sobie to sprawdzić, to przechodzimy do naszego RTS, poczekajmy chwilę na załadowanie się, klikamy create database i tutaj w tym przypadku musimy kliknąć switch to original interface. I wtedy po ch chwilowej oczywiście odczekaniu przełączymy się na starszy interface i Tutaj będziemy mieli opcję, która w tym przypadku e, możemy sobie zaznaczyć i podejrzeć jakie są dostępne w Fear tier usage. Jak sobie zostawimy, zobaczymy, to w tym przypadku jest dostępne MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle i Microsoft e, SQL Server. Jak możemy sobie zobaczyć Amazon Aurora, w tym przypadku jest wyszarzona i dopiero po przełączeniu się na odpowiednią wersję możemy w tym przypadku skorzystać właśnie z tej wersji, która będzie dostępna w naszym free usage. Tier. Oczywiście tutaj mamy informacje i też oczywiście powinniśmy zapoznać się z tą informacją, która jest tutaj zawarta, tak żeby uniknąć dodatkowych kosztów, które mogą się wiązać w przypadku z uruchomieniem naszego MySQL w jakiejś, raczej naszej bazy danych w jakiejkolwiek formie, czy to MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle czy Microsoft SQL Server. Przejdźmy sobie z powrotem do góry i kliknijmy na nasz nowy interfejs, tak żebyśmy mogli powrócić do naszego nowego interfejsu. I tutaj, w tym przypadku, jeżeli chodzi o nasze koszty, to RDS instance class jest bardzo podobny do, w tym przypadku, naszego EC2 instance type. I jeżeli sobie tutaj zjedziemy w dół, to możemy sobie zobaczyć, że w tym przypadku mamy możliwość do wyboru naszej instancji, czyli odpowiednio ile ona będzie zawierała CPU, zawierała RAM i naszego odpowiedniego EBS-a. Oczywiście możemy sobie tutaj w tym przypadku przełączyć i zobaczyć te wersje, które w tym przypadku są słabsze i będą dostępne dla nas w ramach Free Tier. Oczywiście jeszcze na koszt wpływają w tym przypadku nasz pricing terms, czyli e, jaką maszynę wirtualną sobie w tym przypadku przydzielimy, czy będzie ona on demand, czy reserve. Oczywiście on demand jest najdroższą opcją. Oczywiście też musimy zwrócić uwagę tutaj nasz na database storage. Jeżeli będziemy potrzebować większego storage'a, to oczywiście te opłaty będą e, większe. Oczywiście też płacimy za transfer danych z i do naszego RDS. Jeżeli chodzi o nasze DynamoDB pricing, jeżeli chodzi o nasze DynamoDB pricing, to w tym przypadku będziemy bezpośrednio zależni od provisioned throughput capacity, index data storage, Dynamo db streams, reserved eh, casability oraz data transfer, czyli in i out do naszego dynamo db Oczywiście warto w tym przypadku z RDS jak i DynamoDB zapoznać się bezpośrednio z dokumentacją, która w tym przypadku wyjaśnia dokładnie nasz pricing i odpowiednio naszą jedną, drugą dla RDS -a, jak i DynamoDB znajdziemy bezpośrednio pod adresem aws.amazon.com tutaj slash i nasza nazwa RDS lub DynamoDB slash pricing. I oczywiście tutaj znajdziemy wszystkie informacje, które będą informować o opłatach związanych z, z użytkowaniem baz danych na bieżąco i w aktualnej formie. Jeżeli chodzi o tą lekcję, to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnego materiału. Testowo stwórzmy sobie naszą bazę danych. W tym y, przypadku przejdźmy do Database RDS i tutaj stworzymy naszą bazę danych. Najpierw musimy przejść do naszego Subnet Group, tak żeby stworzyć informację o naszej Subnet grupie, w której będzie uczestniczyć ta nasza baza danych i z którą maszyną, w tym przypadku wirtualną, będzie mogła się połączyć. Oczywiście odpowiednio tutaj podajemy nazwę, nas description, wskazujemy VPC, bezpośrednio nasze subnety, w których będzie działać nasza baza danych i w tym przypadku wybierzemy sobie nasze subnety, które odpowiadają za nasze prywatne subnety. Czyli ja wybieram właściwe VPC, w tym przypadku wybieram subnety, które odpowiednio są subnetami tu w tym przypadku prywatnymi. Oczywiście jeżeli nie pamiętasz w której ability zone stworzyłeś te sąnety prywatne, po prostu otwórz sobie nową zakładkę bezpośrednio z naszym AWS Management Console, przejdź do VPC, przejdź do naszych subnetów i tutaj będziesz miał informacje, które są prywatne, które są publiczne i odpowiednio w których Availability Zone są one dostępne. A więc w tym przypadku zaznacz swoje właściwe Availability Zones, tak żeby odpowiadały one poszczególnym subnetom, które w tym przypadku są prywatne. Oczywiście nie chcemy, żeby każdy z internetu miał dostęp do naszej bazy, a jedynie tylko wyznaczone i konkretne nasze vm -ki. No i klikamy Create, zostanie stworzony nasz w tym przypadku subnet group i teraz na podstawie tej naszej subnet grupy, Będziemy mogli stworzyć naszą bazę danych i ją podłączyć, wykorzystując oczywiście w tym przypadku tą naszą subnet grupę. Oczywiście możemy sobie w nią wejść, zobaczyć jakie są ustawienia lub też odpowiednio tutaj ją wyedytować. Raz jeszcze, gdybyśmy w tym przypadku ustawili złe nasze odpowiednie subnet grupy, które w tym przypadku wskazują na właściwe ability zones. E, oczywiście tutaj, e, przy tworzeniu naszego RDS, e, warto przełączyć się tak jak ja to zrobiłem, w górnej belce na tej niebieskiej. Przełączenie się na stary interfejs. Tutaj będziemy mieli opcję Only Enable Options for e, RDS Free Usage Tier. I w tym przypadku, kiedy zaznaczymy tą. Od, e, e, tą opcje to nasza baza danych którą stworzymy będzie stworzona w ramach free tier. Odpowiednio będziemy mogli tylko stworzyć jak sobie możemy zobaczyć wszystkie bazy oprócz Aurory. Odpowiednio DB instance w tym przypadku wybierze się na DB T2 micro i będziemy mogli wykorzystać tą bazę danych w ramach naszego free tier. Oczywiście warto pamiętać, że storage w tym przypadku jego suma jest dalej Musi wynosić 30 giga i nie może przekroczyć tej wartości, dlatego warto w Allocate Storage przeznaczyć odpowiednią wartość, tak żeby w tym przypadku nie przekroczyła tej wartości. Jak widzimy, tutaj jest ustawione to na 20 giga. I y, tu y, podajemy nazwę naszej bazy danych, nazwę użytkownika administracyjnego oraz hasło. Ja w celach testowych ustawię dosyć proste hasło, dla Ciebie też radzę ustalić proste hasło, jednak jeżeli będzie to baza produkcyjna, to warto skorzystać z jakiegoś generatora haseł lub użyć dosyć silnego hasła. W drugim kroku będziemy musieli w tym przypadku wskazać nasze VPC, nasze Subnet Group. Jak możemy sobie zobaczyć, w tym przypadku będzie to odpowiednio. Już wskazane i automatycznie wybrane nasze pojedyncze odpowiednio VPC i Subnet grupy. Oczywiście nie udostępniamy naszej bazy, czyli pozostawiamy wartość public accessibility na no. Tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o nasze ability zones, żadnej nie wybieramy. Pozostawimy, żeby w tym przypadku nasza e, ability zones e, była wybrana samodzielnie i będziemy musieli wskazać odpowiednio nasze VPC Security Groups, czyli w tym przypadku e, skorzystamy z istniejącej grupy. Jeżeli stworzysz nową grupę, to będziesz musiał ją dostosować, jeżeli chodzi o dostępne porty, tak, żebyśmy mogli komunikować się z naszą maszyną wirtualną. A więc teraz w tym przypadku wybieramy Create New VPC Group. Lub odpowiednio Choose Existing VPC Group. No i ja w tym przypadku wybiorę moją grupę, jeżeli chodzi o tą grupę, która nazywa się po prostu Wizard i Launch Wizard 1. Zostanie ona dodana i tutaj mam ustawione porty. Domyślną grupę pozostawię, ponieważ pokrywają one się z otwartymi portami. Tutaj nazwa naszej bazy, czyli w tym przypadku już utworzonej. Naszej y, bazy y, i tabeli. Tutaj, jeżeli chodzi o IMDB Authentication, nie będziemy nic ustawiać. Y, tutaj, jeżeli chodzi o nasz, y, w tym przypadku, y, backup, nie będziemy wykorzystywać żadnego backupu w ramach future. Jeżeli chodzi o logi i monitoring, nic nie będziemy zmieniać. Maintenance też pozostawimy bez zmian. Y, lub też możemy w tym przypadku, jeżeli nie będziemy wykorzystywać długo bazy danych i ją długo testować, możemy wyłączyć opcję Disable Auto Mirroring Version. Wtedy nie będą wykonywane automatyczne aktualizacje na naszej bazie danych. Oczywiście te wszelkie opcje ustawiamy w ramach potrzeb. Jeżeli będzie ta opcja potrzebna na naszym środowisku produkcyjnym, to jak najbardziej ją wtedy uaktywnimy lub też wyłączymy, jeżeli będzie to opcja dla nas uciążliwa. Delayed protection w tym przypadku odłączymy tą opcję, ponieważ po zakończeniu będziesz chciał usunąć tą bazę, ponieważ jest to baza. Testowa i nie będziesz chciał być obciążony dodatkowymi kosztami, jeżeli będzie ta baza danych działać zbyt długo, lub też przekroczy dostępny Free Tier Usage. I teraz w tym przypadku przejdźmy sobie do zatwierdzenia, czyli po prostu kliknijmy Create Database. Jak możemy sobie zobaczyć, baza danych w tym przypadku została stworzona. Oczywiście jak sobie przejdziemy do dashboardu lub po prostu VDB Instance Details, to zobaczymy, że jest ona w trakcie zakładania. Tutaj będziemy mieli informacje o jej zużyciu, jak i y, sposobie wersji wybranego engine'a, dodatkowych instance, IOPS, security and network. Będziemy mogli sobie tutaj zobaczyć, jak są poustawiane te wszelkie Opcję. Jeżeli przejdziemy sobie na nasz dashboard, e, czyli ogólny widok naszych database w tym przypadku. To zobaczymy sobie, że jej status jeszcze jest creating. No i oczywiście musimy poczekać. Jak już zmieni się status na available, czyli będzie ona dostępna, możemy sobie skopiować e, DNS Name, czyli nasz endpoint, i bezpośrednio w naszej EC2 wtedy w tym przypadku y, skorzystać i mieć możliwość podłączenia się. Oczywiście sprawdźmy sobie nasze security group, czy wszystko jest prawidłowo ustawione, jeżeli chodzi o naszą security grupę, tak żebyśmy mogli dostać się do tej y, instancji, jeżeli chodzi o podłączenie się w tym przypadku naszej y, bazy danych. I Tutaj, jeżeli chodzi o naszą komunikację, musimy w tym przypadku zezwolić na połączenie się portem na port bazy danych, tak żeby bez problemu była ta komunikacja z bazą danych. Za chwileczkę sobie sprawdzimy, jak to wygląda w naszej, w tym przypadku, naszej maszynie wirtualnej. Oczywiście, jeżeli Używamy innej domyślnej naszej security grupy, to musimy w tym przypadku ustawić odpowiednie połączenie. Przejdźmy sobie do naszego RDS. Przejdźmy sobie do naszego database. Wejdźmy sobie na naszą bazę danych. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba jej modyfikacji, to zawsze możemy zaznaczyć Aktualną bazę danych, którą chcemy zmodyfikować, i jak możemy sobie w tym przypadku zobaczyć, zawsze będziemy mogli zmodyfikować jakieś rzeczy, które już wcześniej ustawiliśmy. Oczywiście y, pomijając y, tak ważne rzeczy, jak w tym przypadku y, wyznaczenie naszej nazwy, bazy danych, tej nazwy już nie będziemy mogli zmienić. Jedyną opcją to jest usunięcie i stworzenie nowej bazy danych. Wtedy będziemy mogli zaimportować nasze dane już bezpośrednio z naszego systemu Linux, który odpowiednio obsługuje taką komunikację, na przykład poprzez MySQL CLI czy też MySQL client. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak przejście do naszej EC2 i w tym przypadku ja mam jedną działającą instancję. Oczywiście Połączymy się z tą instancją poprzez SSH. Ja już wykonałem w tym przypadku połączenie. Oczywiście inne konsole możemy sobie zamknąć, tak żeby było wiadomo, z którą instancją się komunikujemy. Instalujemy naszą opcję MySQL-Client, tak żeby mieć możliwość połączenia się z naszym MySQL-em, i w tym przypadku korzystamy z polecenia MySQL-H. Wklejamy tutaj nazwę naszego hosta, e, oczywiście jeżeli go sobie wcześniej pingniemy to zobaczymy, że dostaniemy tylko jego adres e, IP wewnętrzny jednak jeżeli sobie skorzystamy z polecenia mysql-h i tutaj nazwa naszego hosta z bazą danych dns jego minus u admin minus p i podamy hasło to będziemy mieli dostęp do naszej bazy danych jeżeli chodzi o tą lekcję to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnego materiału. Podsumujmy sobie to, co już wiemy o naszym RDB i DynamoDB. Wiemy, która pasa jest typowo SQL, która jest NoSQL, czyli RDB to jest SQL, DynamoDB odpowiada NoSQL. Znamy pricing, jaki jest wyliczany bezpośrednio za używanie naszej database, w tym przypadku RDB i DynamoDB. Wiemy, jak już podłączyć się na przykładzie naszej bazy RDS do naszego bezpośrednio naszej bazy danych, co umożliwia połączenie się albo poprzez naszą maszynę wirtualną lub też poprzez na przykład zwrotny tunel SSH. Tak, możemy utworzyć zwrotny tunel SSH, czyli łączymy się do naszej maszyny poprzez tunel SSH, a stamtąd z naszą maszynę. Oczywiście przećwiczymy sobie to w ćwiczeniu dodatkowym, który znajdziesz na końcu tego rozdziału, czyli w lekcji 7.5. Jeżeli chodzi o to krótkie podsumowanie, to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnej lekcji. Zobaczmy teraz, jak z wykorzystaniem workbench, czyli oprogramowania, które możemy uruchomić lokalnie na naszej maszynie, połączyć się z naszym środowiskiem RDS. W tym przypadku wykorzystamy naszą maszynę wirtualną, która będzie swoistym jump hostem i umożliwi nam się łączenie poprzez SSH do naszej bazy danych, która w tym przypadku będzie działać w prywatnej sieci w naszym. E, naszej chmurze AWS. Wszystko skonfigurujemy od początku do końca w naszym AWS Management Console. A więc przejdźmy do naszego VPC, tak żeby sobie zobaczyć bezpośrednio jaką mamy konfigurację. I mamy jedną VPC, trzy subnety, gdzie dwa są prywatne, jeden jest publiczny. Czyli w tym przypadku możemy sobie zweryfikować wszelkie ustawienia. Jeżeli w tym przypadku chodzi o routing tables, to jak możemy sobie zobaczyć, jest tylko dostęp lokalny w prywatnej, w publicznej naszej sieci mamy Dostępny e, internet gateway dodany jako routing table dla naszego, w tym przypadku, internetu. Kolejnym krokiem będzie zweryfikowanie naszego network ACL, tak żeby mieć pewność, że mamy komunikację z naszą e, maszyną wirtualną, czyli w tym przypadku e, sprawdźmy sobie konfigurację. Ja mam skonfigurowaną dostęp w tym przypadku dla naszej sieci publicznej, jeżeli chodzi o wszystkie porty, są otwarte, czyli w tym przypadku nie, nie jest blokowane nic w przypadku mojej maszyny wirtualnej, jeżeli chodzi o sieć publiczną i tak samo, jeżeli chodzi o sieć prywatną, w tym przypadku Private Subnet 2 i Private Subnet 3. Odpowiednio możemy sobie zweryfikować i podejrzeć, jakie w tym przypadku są CIDRy przypisane do Private, jak i Private 3, i odpowiednio zapamiętać je. Oczywiście, ty w swoim przypadku będziesz musiał tutaj skonfigurować własne sieci prywatne i publiczne, jeżeli chodzi o nasze subnety VPC, route tables i w tym przypadku nasze e, odpowiednio network ACL. Jednak, te zagadnienia już poruszaliśmy w poprzednich lekcjach, i jeżeli tu już na tym etapie masz jeszcze z tymi zagadnieniami problem, powtórz sobie poprzednie. Lekcje. Przejdźmy teraz do naszej Security Grupy, która w tym przypadku będzie najważniejszą e, częścią. Jeżeli nowy interfejs jest, nie jest zbyt intuicyjny, zawsze możemy go sobie wyłączyć i przełączyć się na stary interfejs. Jak możemy sobie zobaczyć w tym przypadku, onbound e, rules są zezwolone na wszystkie. Oczywiście możemy je tutaj e, Bardziej skostumizować, czyli w tym przypadku zezwolić tylko na konkretny ruch, czyli na nasz port. 22 dajemy close po dodaniu tego odpowiedniego portu i to w zupełności nam wystarczy, ponieważ jeżeli chodzi o komunikację z naszą. Bazą danych będziemy wykorzystywać właśnie połączenie SSH i nasz Jump Host. Teraz stworzymy naszą drugą Security Groupę, która odpowiednio będzie pozwalała naszej maszynie wirtualnej łączyć się z tym portem. Dzięki temu bez problemu uzyskamy połączenie z naszą bazą, jeżeli chodzi o połączenie naszej maszyny wirtualnej a bazy danych tworząc nową security grupę oczywiście nadamy jej nazwę i odpowiednio do tej security grupy przypiszemy ją do naszego konkretnego jednego VPC i odpowiednio wskażemy w niej porty a więc dodajmy nazwę description wskażmy właściwe w tym przypadku dla nas VPC kliknijmy create Close, przejdźmy do tej nowo utworzonej security grupy, i teraz w tym przypadku odpowiednio musimy zedytować nasze e, security e, rules, e, inbound rules, i oczywiście możemy albo przypisać ją do naszego adresu IP naszej maszyny wirtualnej, lub po prostu najlepiej security grupy, w tym przypadku która zezwoli na poruszanie się w tym przypadku poprzez nasze połączenie SSH do tej maszyny wirtualnej, jeżeli chodzi o połączenie z naszą bazą danych. A więc w tym przypadku odnosimy się do naszej domyślnej security grupy, która w tym przypadku jest przypisana do naszej maszyny wirtualnej. A więc wszystko zostało dodane. Jeżeli chodzi o nasze security grupy, teraz nie pozostaje nam nic innego, jak stworzyć naszą maszynę wirtualną i przechodzimy do naszego AWS Management Console i oczywiście naszą maszynę wirtualną, czyli w tym przypadku naszą EC2 odpowiednio stworzymy już w naszym. Panelu, jeżeli chodzi o naszą EC2, przejdźmy do starego interfejsu. Wybierzmy nasz image z, naszego, z naszych opcji Free Tier Only. Wybierzmy na przykład Ubuntu. Oczywiście w tym przypadku dystrybucja nie ma najmniejszego znaczenia. I tutaj odpowiednio skonfigurujmy nasze network. Jeżeli chodzi o to, wskażmy właściwe VPC. Tu w tym przypadku, subnet wskażmy subnet publiczny. Pamiętajmy o tym, żeby uaktywnić nasz adres IP, jeżeli chodzi o nasz adres IP publiczny. I tutaj dodatkowych opcji, jeżeli chodzi o konfigurację, nie przewidujemy. Tutaj też nic nie będziemy ustawiać. Przejdźmy zatem do dodania naszego storage. Pozostawimy opcję tak, jak w tym przypadku jest tutaj ustawiona, jeżeli chodzi o nasze tagi, warto e, tagować e, nasze wszelkie w tym przypadku komponenty, które umożliwiają to, tak żeby w przyszłości je łatwiej rozróżnić. Jeżeli chodzi o naszą w tym przypadku e, konfigurację demonstracyjną, to oczywiście możemy tą konfigurację Pominąć. A więc w tym przypadku wybieramy naszą domyślną security grupę i oczywiście przechodzimy do podsumowania, akceptujemy nasze, y, naszą domyślną security grupę i oczywiście pamiętamy o tym, żeby wygenerować sobie nasz klucz, w tym przypadku y, prywatny, jeżeli jeszcze takiego nie mamy zaimportowanego i Oczywiście zapisujemy go sobie tak, żebyśmy mogli dostać się do naszej maszyny wirtualnej. Oczywiście instancja będzie chwilę wstawała. Po wstaniu naszej instancji przejdziemy do dalszej konfiguracji. Wykonamy teraz próbne połączenie do naszej maszyny wirtualnej, tak żeby zweryfikować, czy wszystko jest ustawione prawidłowo i czy mamy po prostu do niej dostęp tak, żeby Później na etapie podłączenia naszego workbencha nie debugować tego. Oczywiście możemy podłączyć się do niej za pomocą adresu IP lub też odnosząc się do naszej w tym przypadku e, nazwy e, DNS. Wybieramy nasz klucz, przechodzimy... Uruchamiamy nasze połączenie. Jak możemy sobie zobaczyć, wszystko wygląda prawidłowo. Możemy podłączyć się z naszą maszyną wirtualną. Otrzymaliśmy konsolę, a więc teraz możemy przejść do naszego AWS Management Console i odpowiednio RDS, czyli w tym przypadku do naszej, do stworzenia naszej bazy danych. A więc przejdźmy do stworzenia naszej bazy danych. W tym przypadku. Stworzymy sobie naszą bazę danych, jednak na początku stwórzmy sobie naszą, jeżeli chodzi o to subnet grupę, nadamy jej odpowiednią nazwę, description, wybierze, wybierzemy właściwe VPC i jeżeli chodzi o typ bazy danych, to w tym przypadku wybiorę Aurora, żeby pokazać Ci jak wygląda to w przypadku aurory. Oczywiście e, tutaj uzupełniamy naszą nazwę, na razie to jest subnet group, więc tutaj jeszcze nie tworzymy naszej bazy danych, tylko tworzymy grupę sieci, która w tym przypadku będzie miała dostęp do naszej bazy danych. Jeżeli jeżeli nie pamiętasz, w której sieci są jakie sieci, możesz zaznaczyć wszystkie nasze Ability Wtedy będziesz miał poniżej możliwość wyboru. Zaznaczmy sobie wszystkie nasze Ability Zones i jak możemy sobie zobaczyć, jeżeli dodamy sobie wszystkie nasze sieci, to oczywiście musimy je rozpoznać po naszym ID i w tym przypadku aby to dalej zweryfikować, będziemy musieli otworzyć w osobnej karcie, w tym przypadku naszą konsolę AWS Management Console i odwołać się do naszego VPC. Zobaczmy zatem, które subnety w przypadku naszych trzech na subnetów są prywatne. Jak widzimy, tylko jeden subnet jest publiczny i kończy on się dokładnie na, w tym przypadku, e 460$. A więc możemy jeden nas, jedną naszą Ability Zone usunąć lub też usunąć odpowiedni subnet. Klikamy Create i zaraz będziemy mogli przejść do stworzenia w tym przypadku naszej bazy danych. A więc przechodzimy albo do naszego dashboardu i tutaj klikamy Create Database, lub też z naszej lewej strony wybieramy pozycję Database. Ja wybiorę w tym przypadku naszą aurorę. Oczywiście nie zaznaczamy tej opcji, jeżeli chodzi w tym przypadku o nasze only free tier usage, ponieważ wtedy nie będziemy mieli dostępnej naszej aurory, a więc odznaczamy, zaznaczamy naszą Amazon Aurora. Klikamy next, przechodzimy do następnej. W tym przypadku. Pozycji wybieramy zgodność, jeżeli chodzi o naszą bazę danych. W tym przypadku Aurora jest zgodna z MySQL, dlatego tutaj możemy wybrać, z którą wersją ma być zgodna. Jeżeli chodzi o multi-deployment w naszych różnych Azetach możemy tą opcję zostawić, to zobaczymy, jak wygląda działanie na zasadzie wykorzystania jeszcze dodatkowej repliki. Nadajmy tutaj nasz dla naszego DB Instance y, Identifier, nadajmy nazwę, w tym przypadku będzie to po prostu Aurora. Jeżeli chodzi o nazwę naszego użytkownika. W tym przypadku wybiorę dosyć prostą, jednak pamiętaj, że w środowiskach produkcyjnych warto stosować bardziej złożone hasła. Przejdźmy do naszego Specify DB Details. W tym przypadku nie będzie ona bazą danych, która będzie dostępna publicznie, więc wybierzemy wartość No. Jeżeli chodzi o nasze Zones, nie wybieramy której Będziemy chcieli, żeby był nasz serwer główny, a w której ten tylko do read only jako nasza replika. Nie będziemy tego w żaden sposób wskazywać. Jedyną opcją, którą wybierzemy jest poniżej, czyli nasze VPC Security Group i tu wskażemy naszą database Security Group. Oczywiście w tym przypadku domyślną grupę, która się podpięła, usuniemy. Nie będziemy potrzebowali domyślnej. E, w tym przypadku Security grupy, jeżeli chodzi o nasz DB Cluster i jego ID, wybierzemy Aurora, database name. Możemy tutaj też podać dowolną, ja w tym przypadku użyję znów Aurora. Jeżeli chodzi o nasz port, pozostawimy bez zmian. Jeżeli chodzi o nasze dodatkowe opcje, też pozostawimy bez zmian. Jeżeli chodzi o szyfrowanie, w tym przypadku zostawimy je, ustawimy jako e, w tym przypadku domyślne, odnoszące się do naszego AWS RDS i. Jeżeli chodzi o nasz failover, nie będziemy wykorzystywać. Jeżeli chodzi o nasz backup, w tym przypadku najniższą wartością jest wartość 1 dzień, dlatego ją pozostawię. Jeżeli chodzi o e, backtrack e, monitoring. Tu tą opcję wybierzemy na Disable. Jeżeli chodzi o nasze logi, nic nie będziemy dodatkowo ustawiać. Jeżeli chodzi o nasz maintenance, w tym przypadku, yy, tak jak mówiłem, możemy tą opcję zostawić lub też wyłączyć. Jednak be, ja będę z bazy danych korzystał na tyle krótko, że ten maintenance, nawet jeżeli go zostawię, to tak i tak w tym czasie. Nie zostanie po prostu w żaden sposób uaktywniony. Jeżeli chodzi o nasze e, delay protection, warto w tym przypadku też z tej opcji nie korzystać, tak żebyśmy mogli po ćwiczeniu usunąć naszą bazę danych, tak żebyśmy nie musieli być i nie musieli odpowiadać za dodatkowe koszta związane z obsługą naszej bazy danych testowej. Czyli w tym przypadku odznaczamy opcję Enable Detection e, Delayed Protection i wtedy nie będziemy mieli e, opcji, która uniemożliwi nam usunięcie naszej bazy danych i e, będziemy musieli tam na przykład odczekać kilka dni, żeby ją usunąć, czy też dodatkowo w jakiś sposób to e, potwierdzać. A więc klikamy Create Database i nasza e, baza danych, Zostanie stworzona. Klikamy view i oczywiście musimy tutaj poczekać na stworzenie naszej bazy danych. Jak możemy sobie zobaczyć, jest ona tworzona i odpowiednio jedna instancja główna, jak i instacja READ w tym przypadku też są tworzone. A więc widzimy, że są uruchomione w tym przypadku dwie nasze instancje, odwołujące się do sizedbt db.t2. No i oczywiście musimy. Odpowiednio poczekać, aż nasze dwie, w tym przypadku bazy danych, ustawią się w odpowiednią rolę. Jedna będzie Rider, Writer, druga będzie Read. Na razie obie są w fazie, jeżeli chodzi o rolę Read, ponieważ jest status creating. My w międzyczasie możemy zająć się workbenchem, czyli pobierzemy sobie naszego workbencha i go skonfigurujemy. Jak możemy sobie już zobaczyć, już powoli nasza baza danych jest dostępna. Już jedna z końcówek ustawiła się na Writer, druga na read, czyli widzimy, nasza replika jest dostępna w Aurora, myślnik US, myślnik EAST, myślnik 1D, i tutaj nasza baza danych jest tylko do odczytu. Jeżeli chcemy zapisywać i nadpisywać i pracować z danymi, to w tym przypadku musimy odnieść się do naszej bazy danych Aurora i oczywiście. Tu adres bazy danych odpowiednio też go możemy zdobyć poprzez kliknięcie po prostu tej nazwy. Jednak w międzyczasie możemy przejść i pobrać naszego MySQL WorkBencha. Oczywiście będziesz musiał tutaj y, stworzyć sobie konto, jednak y, tworzenie konta jest dosyć proste. Musisz podać odpowiednie y, parametry, czyli imię, nazwisko, adres e-mail i Dodatkowe rzeczy, o które zostaniesz poproszony. Po stworzeniu konta, będziesz mógł pobrać na, w tym przypadku naszego workbencha i go zainstalować, jeżeli chodzi o nasze y, konto, w tym przypadku w systemie Windows. Po instalacji naszego workbencha przejdźmy do, do konfiguracji, tak żebyśmy mogli połączyć się z naszą bazą danych. W tym przypadku skorzystamy z połączenia, które nie jest standardowym połączeniem, ale jest połączeniem, który, w, które wykorzystuje nasze połączenie e, SSH, czyli w tym przypadku musimy przejść do naszej EC2, która działa, żeby pobrać informacje o naszym na przykład w tym przypadku e, adresie DNS. E, przechodzimy do naszego workbench. Tutaj podajemy connection name. W e, drugim opcji connection method wybieramy w tym przypadku nasze połączenie, które będzie wykonywane poprzez e, protokół SSH. Jeżeli chodzi o nasz hostname, to w tym przypadku tutaj e, w, wrzucamy informacje o naszym hoście czyli nazwa nasza DNS naszej maszyny wirtualnej, czyli naszej EC2 lub też odpowiednio jej adres IP. Wklejmy zatem tutaj tą wartość, wklejmy, raczej wklejmy lub też wpiszmy nazwę, jeżeli chodzi o nazwę naszego użytkownika systemowego i wskażmy właściwy klucz SSH. Po wskazaniu właściwego klucza, teraz będziemy musieli podać nazwę naszego hosta, jeżeli chodzi o hosta z bazą danych. A więc przechodzimy do naszego AWS Management Console odpowiednio do serwis RDS i tutaj database yy, rozwijamy sobie naszą Aurorę i przechodzimy do naszego hosta, w tym przypadku Aurora rider, jeżeli chodzi o naszą informację, jak połączyć się z naszym hostem, lub też odpowiednio wykorzystujemy nazwę naszego endpointa, i oczywiście tutaj musimy się odnieść do naszego endpointa, który w tym przypadku jest endpointem writer, tak, żebyśmy mogli tworzyć tą bazę danych. Odnosimy się do naszego użytkownika, jak i do naszej w tym przypadku bazy danych. I oczywiście musimy podać tutaj nasze hasło, tak żebyśmy mogli w tym przypadku się zalogować. Wykorzystujemy store invalid, tak żeby nasze hasło zostało przechowane lub też ewentualnie będziemy odnosić się do naszego e, hasła, podając je podczas połączenia. Wybierzmy metodę, e, która dla nas będzie odpowiednia. Kliknijmy test connection. Jak możemy sobie zobaczyć, nie udało nam się połączyć. Tak, udało nam się połączyć z naszym hostem. Jak widzimy, komunikat pierwszy informował nas o tym, że nie mogliśmy, jakby zweryfikować nazwy naszego hosta, czy akceptujemy ją. I tutaj musimy oczywiście wiedzieć, do jakiego hosta się łączymy. Potem. Widzieliśmy opcję, że udało nam się połączyć. Teraz klikamy dwa razy na połączenie naszej bazy danych i, jak możemy sobie zobaczyć, jesteśmy już w naszym e, narzędziu MySQL Workbench i możemy wydać polecenie: show, database, e, średnik, i e, zaraz tutaj wpisując ten kod, oczywiście naciskamy ten piorunek, e, symbol pioruna. Z góry. Wtedy zostanie e, wyświetlony nasz kod i rezultat w postaci zwróconej naszej e, informacji o naszych database.